kolejnym odcinku Katechezy na rowerze zajmiemy się tematem fundamentalnym, bo wrócimy do sprawy Chrztu Świętego, do tego sakramentu, który prawdopodobnie większość z nas przyjęła, ale często o nim zapominamy, często go marginalizujemy, a tymczasem on jest najważniejszy. Bez niego nie byłoby naszego chrześcijaństwa i tak naprawdę nas by nie było jako chrześcijan. Dlatego serdecznie zapraszam. Jedziemy dzisiaj z tematem Chrztu Świętego. A jedziemy w pięknych okolicznościach przyrody, ponieważ mimo tego, że jest bardzo zimno, bo temperatura minusowa, ale pięknie dzisiaj świeci słońce, dlatego zabieram Was do lasu, aby tam troszeczkę na temat Chrztu Świętego pomówić, porozmawiać i nad tym sakramentem się zastanowić. Kilometrów dalej i ponad 40 minut później jestem już w przepięknym i przecudnym miejscu w środku lasu. Dlaczego dzisiaj zabieram Was do lasu? Bo jest zimno, pięknie świeci słońce, a to daje jedno. Trzeba jechać do lasu, bo będzie cieplej, a słońce prześwitujące przez konary drzew jest po prostu przecudne i rzeczywiście tak tutaj jest przecudnie. Ale nie o przecudnym miejscu w lesie dzisiaj, ale o sakramencie chrztu, o chrzcie. I pytanie, dlaczego taki temat dzisiaj? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ w ostatnią niedzielę zakończyliśmy okres Bożego Narodzenia, okres liturgiczny, niedzielą Chrztu Pańskiego. Zawsze ta niedziela nosi tą nazwę, kończy okres Bożego Narodzenia. A jak Chrzest Pański, no to wiele człowiek się gdzieś zastanawia, myśli, rozmyśla na temat chrztu Pana Jezusa, ale również chrztu naszego. Natomiast jeśli chodzi o chrzest Pana Jezusa, to trzeba mieć na uwadze to, że ten chrzest, który Pan Jezus przyjął, ten chrzest z rąk Jana Chrzciciela, nie ma nic wspólnego z tym chrztem, który my przyjmujemy. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ chrzest, którego udzielał Jan Chrzciciel, był chrztem nawrócenia. Nie miał żadnej mocy sprawczej, tak jak ma sakrament chrztu ustanowiony przez Pana Jezusa. Jan Chrzciciel, gdy rozpoczął swoją działalność, wyszedł i zaczął głosić i wzywać do nawrócenia. Prostować ścieżki, ponieważ miał przyjść Zbawiciel, miał przyjść Mesjasz. Sam Jan mówi, że wyszedł na to na pustynię, na to zaczął głosić, na to zaczął chrzcić, żeby przygotować ludzi na przyjście Pana Jezusa. To było zadanie świętego Jana Chrzciciela, ostatniego i największego proroka Starego Testamentu, który kończy właśnie tą epokę Starego Testamentu i wprowadza nas niejako i wskazuje na Nowy Testament, na Pana Jezusa, który zmienia wszystko. I ten chrzest, który on udzielał, polegał na tym, że ludzie przychodzili do niego, chcieli zmienić swoje życie, chcieli się nawrócić, zerwać z tym dotychczasowym życiem nieraz bardzo grzesznym i symbolem tej zmiany było zanurzenie się w wodach Jordanu. Pan Jezus w ogóle tego chrztu nie potrzebował, ponieważ był bez grzechu, jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, ale przychodzi, daje się Janowi ochrzcić, mimo że ten tego nie chce. Co więcej, mówi do Pana Jezusa, że to się nie godzi, że ja potrzebuję chrztu od Ciebie, bo Ty będziesz chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Będziesz zmieniał wszystko, będziesz wypalał to nasze złe życie i zmieniał je na nowe, na lepsze, na piękniejsze. Ale Pan Jezus mówi, tak musi się stać. I rzeczywiście ten chrzest jest udzielany. Pan Jezus niejako pokazuje, że chce być z człowiekiem solidarnym. Natomiast wtedy też następuje ten moment zstąpienia Ducha Świętego. Jakby gołębicy słyszymy głos Boga Ojca wydobywający się z nieba, że Pan Jezus jest tym Synem umiłowanym, którego mamy słuchać. I to tyle odnośnie niedzieli Chrztu Pańskiego. Ale ona nas niejako wprowadza właśnie w tą tajemnicę chrztu naszego sakramentu chrztu, który żeśmy przyjęli. Jeśli chcemy zrozumieć sakrament Chrztu Świętego, co on daje, to trzeba popatrzeć się oczyma wiary i cofnąć się
do wydarzeń, które miały miejsce w czasie Wielkanocy. Ta najświętsza noc, największa z możliwych, dlatego ma nazwę Wielkanocy, noc zmartwychwstania Pana Jezusa, poprzedzona Jego męką, śmiercią, jest właśnie tym najważniejszym w zrozumieniu, czym jest sakrament chrztu. Bo Pan Jezus dokonuje wtedy przejścia. Paschy, to jest to hebrajskie słowo pascha, oznacza dosłownie przejście, wyjście, przejście ze śmierci do życia. I na mocy właśnie Jego zmartwychwstania, tego, co On dokonał, naszego zbawienia, wody chrztu otrzymały właśnie tą możliwość i tą wielką łaskę oczyszczania ludzi z grzechu. Pan Jezus gładzi grzech, grzech pierworodny, grzech, który został zaciągnięty przez Adama i Ewę w raju, który zamknął nam przystęp do Boga, zamknął nam przystęp do nieba, do zbawienia. Pan Jezus to wszystko naprawia i nadaje wodom właśnie moc oczyszczania. Zapowiedzią tego było przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. Zapowiedzią była Pascha Żydowska, a wypełnieniem tego wszystkiego jest właśnie to, co dokonał Pan Jezus, Jego zmartwychwstanie. I dlatego, gdy jesteśmy w kościołach w Wielką Sobotę wieczorem czy w nocy, w czasie Wigilii Paschalnej, czyli tej najważniejszej uroczystości, najważniejszej liturgii w ciągu całego roku, częścią tej liturgii jest liturgia chrzcielna. Jest to taki najlepszy moment, najwłaściwszy moment do tego właśnie, żeby przyjąć chrzest. I wiadomo, my dzieci małe chrzcimy w ciągu roku praktycznie co niedzielę, czy nawet częściej, jaka jest potrzeba. Natomiast jeśli zdarzy się człowiek dorosły, który chce przystąpić do sakramentu chrztu, wcześniej tego sakramentu nie otrzymał, to takim najwłaściwszym momentem właśnie jest ta liturgia. Liturgia Wigilii Paschalnej, liturgia chrzcielna, która nawiązuje do tego, co Pan Jezus dokonał i pokazuje, co daje nam chrzest. A co chrzest nam daje? No właśnie gładzi grzech pierworodny. Ten grzech, z którym się rodzimy, który jest dziedziczony po pierwszych rodzicach, jest gładzony. Jego nie ma. Pan Jezus poprzez właśnie swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie sprawia, że wody chrztu, ta woda, którą jesteśmy polewani czy zanurzani, gładzi nasz grzech. I to jest coś niesamowitego. Tak Bóg nas umiłował, tak nas ukochał, że zesłał swojego Syna, żeby ten nas zbawił. I gładzi te grzechy. Gładzi to wszystko, co jest do tej pory złe w sakramencie chrztu. I wprowadza nas w Kościół. Poprzez chrzest wchodzimy do wspólnoty Kościoła, stajemy się członkami mistycznego ciała Pana Jezusa, gdzie On jest głową, a my mamy swoje właściwe miejsce. Więc stajemy się częścią niesamowicie pięknej i wielkiej wspólnoty. Wspólnoty również z Panem Bogiem. Stajemy się dziećmi Bożymi. Jesteśmy uwalniani od wpływu złego ducha. No to jest coś naprawdę niesamowitego, co daje nam chrzest. Ale problem jest inny. My o tym bardzo często zapominamy. Mówi się, że chrzest jest jednym z tych sakramentów, które wyciskają na duszy człowieka takie niezatarte znamie, takie piętno. I to znamie, to piętno mówi o jednym. Od chwili chrztu należymy już do Boga. Jesteśmy Chrystusowi, należymy do Chrystusa, stajemy się chrześcijanami. I nic nie jest w stanie tego już wykreślić. Raz przyjęty chrzest do końca naszego życia i po naszym życiu do końca wszechświata i w ogóle wiecznie, bo to się nigdy nie skończy, zawsze będzie tym znakiem, po którym my będziemy przez Boga rozpoznawani. Ten znak Chrztu Świętego jest niezbywalny, niezacieralny, natomiast sprawia również to, że my od tej chwili powinniśmy Boga stawiać na pierwszym miejscu w naszym życiu. Może inaczej. To chrzest w chwili chrztu. Pan Bóg jest postawiony w naszym życiu jako centrum. Niestety my poprzez nasze późniejsze zachowanie, poprzez nasze grzechy, tego Pana Boga z tego pierwszego miejsca, z tego centrum naszego życia wyrzucamy, stawiamy kogoś innego, siebie, różnego rodzaju bożki, uzależnienia, nasze grzechy, przywary. Pan Bóg już nie jest najważniejszy. No i właśnie my zapominamy o tym, do czego chrzest nas również wzywa. A wzywa nas do tego, byśmy właśnie starali się żyć Chrystusem, byśmy starali się Jego stawiać w centrum. I tutaj jest zadanie dla nas, żebyśmy na nowo odkryli, co chrzest nam dał. Dał nam naprawdę bardzo wiele. I jak my do tego podchodzimy. Czy nie zapominamy o tym, że powinniśmy Boga stawiać na pierwszym miejscu?
No poprzez nasz grzech, poprzez właśnie złe postępowanie, Boga z życia wyrzucamy. Na szczęście Pan Bóg nas kocha i daje nam możliwość powrotu do Niego. Mamy sakrament pokuty i pojednania, dlatego warto z tego skorzystać. I jeszcze jedno, chrzest otwiera nam właśnie drogę do wszystkich innych sakramentów, dlatego też jest niesamowicie ważny i najważniejszy. No i sprawia, że ciągle mamy do Boga przystęp, dlatego korzystajmy z tego, chciejmy skorzystać i na nowo wrócić do tej pierwotnej gorliwości, która powinna wynikać z sakramentu chrztu. I może już na sam koniec, bo troszeczkę się rozgadałem, takie pytanie, czy pamiętacie, kiedy byliście ochrzczeni? My celebrujemy i świętujemy rocznicę urodzin, świętujemy imieniny, świętujemy rocznicę ślubu, księża świętują rocznicę święceń kapłańskich. A czy my świętujemy rocznicę chrztu? I to jest pytanie, które sobie zadajmy. I zobaczmy właśnie, czy my zdajemy sobie sprawę, jak ważny, jak wspaniały był to moment naszego chrztu i jak wiele z niego wynika. Dlatego odkryjmy na nowo, co chrzest nam dał i chciejmy na nowo zadbać, żeby to piętno wyciśnięte w czasie sakramentu chrztu, żeby Pan Bóg wtedy postawiony na pierwszym miejscu znowu znalazł się na tym pierwszym miejscu. Popytajmy się, dowiedzmy się, kiedy ta rocznica chrztu była, dowiedzmy się, kiedy chrzest mieliśmy i świętujmy tą piękną rocznicę. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza katecheza na rowerze, prosto z lasu w ten mroźny, ale jakże piękny dzień, sprawi, że na nowo ktoś sobie zda sprawę, czym jest chrzest i jakie wynikają z niego piękne rzeczy. Odkrywajmy na nowo piękno naszej wiary, rozwijajmy się w niej, przystępujmy coraz bliżej do Pana Boga, bo On chce dać się znaleźć, jeśli my tylko Go szukamy. A to, że oglądasz i słuchasz tej katechezy, to znaczy, że Boga chcesz znaleźć i Go szukasz i ciągle chcesz być z Nim w przyjaźni. Dzięki za to, że byłeś dzisiaj tutaj ze mną, że wysłuchałeś, że obejrzałeś tą katechezę. Dzięki wszystkim słuchaczom Radia Doxa, którzy ją wysłuchali, wszystkim widzom, którzy obejrzeli na moim kanale na YouTube. I przypominam, katecheza na rowerze co sobotę o godzinie 19 na antenie Radia Doxa i premiera na moim kanale na YouTube. Serdecznie zapraszam. Ja już jadę dalej, żeby się rozgrzać i żeby jeszcze troszeczkę pocieszyć się tą dzisiejszą przecudną pogodą.